IPF jest to skrót pochodzący od angielskiej nazwy Idiopathic Pulmonary Fibrosis, czyli idiopatyczne włóknienie płuc. Idiopatyczne po polsku samoistne, a więc takie, którego przyczyny nie jesteśmy w stanie ustalić. Jest to choroba śmiertelna o znacznie wyższej śmiertelności niż wiele odmian raka. Jest to choroba powodująca postępujące włóknienie, czyli bliznowacenie płuc. Z tego powodu płuca tracą swoją zdolność przekazywania tlenu z powietrza do krwi. Objawy polegają na postępującym ograniczeniu tolerancji w wysiłku, duszności początkowo wysiłkowej, a następnie nawet w spoczynku, suchym kaszlu. Na nią nie ma lekarstwa, są tylko leki spowalniające jej przebieg. Udało się zainicjować akcję refundacji bardzo drogich leków, których koszt poprzednio wynosił między 8 a 12 tysięcy złotych miesięcznie. Obecnie nie kosztuje nic. Nie każdy może dostać ten lek. Są choroby, które wykluczają z możliwości brania tego leku. Populacja, która jest najbardziej narażona na wystąpienie tej choroby, to mężczyźni po 55-60 roku życia, najczęściej palący papierosy aktualnie lub w przeszłości. IPF jest chorobą rzadką, ale nie tak bardzo rzadką, jakby się to mogło wydawać, że chorych jest dość dużo i że są to chorzy, którzy mają utrudniony dostęp do świadczeń opieki zdrowotnej, do diagnostyki i leczenia. Chorzy takiej opieki kompleksowej potrzebują.